Po ponad półtorarocznej styczności ze smartwatchami wyrobiłem sobie zdanie na ich temat. Emocje minęły, jakikolwiek efekt wow także, więc można wreszcie podejść do tematu z chłodną głową. Zapraszam do zapoznania się z moim zdaniem na temat inteligentnych zegarków. Tematem wstępu. Materiał ten to tylko moje subiektywne odczucie, które może różnić się od waszego. No ale to chyba normalne. Ile ludzi, tyle opinii. Od lutego 2015 roku byłem posiadaczem Cogito Classic, Moto 360 pierwszej generacji w dwóch wersjach kolorystycznych, Apple Watcha Sport oraz, jeszcze niedawno, Apple Watcha stalowego. To wystarczyło, abym mógł wreszcie rzetelnie oraz świadomie, bez nacechowania sztucznymi opiniami oraz emocjami, wypowiedzieć się na temat tego typu urządzeń. Mówiąc w skrócie, podzielam w większości zdanie tych panów. Postanowiłem wreszcie z pełną świadomością nagrać materiał pod tytułem czy warto kupić smartwatcha i dlaczego nie. Dlaczego rezygnuję z Apple Watch? Czyli inaczej, czy warto kupić Apple Watch i dlaczego nie? Ale przejdźmy do argumentacji. Plus numer jeden. Powiadomienia. Niekiedy dyskretne, niekiedy mniej, jednak u mnie zdawały rezultat. Szybki podgląd wiadomości SMS, maili, tweetów. Fajna sprawa. Plus numer dwa. Personalizacja. A tutaj mam na myśli głównie Apple Watcha z innowacyjnym oraz niezwykle prostym systemem montażu kolejnych pasków, które kompletnie odmieniają wygląd i styl zegarka. Ze stosunkowo sportowego watcha możemy zrobić bardziej elegancki zegarek, na przykład pod marynarkę. Plus numer 3. Tarcze. I tak jak na Moto z Android Wear mamy ich bardzo dużo, tak w przypadku Apple Watcha nie jest już tak kolorowo. Co nie zmienia faktu, że frajda z modyfikacji oraz personalizacji była dla mnie przeogromna. Plus numer 4. Aktywności ruchowe. Mimo iż tego typu feature to żadna rewolucja, bo taką możemy mieć w pierwszej lepszej opasce fitness za 150-200 zł, jednak posiadanie tej opcji w zegarku pozwala motywować, angażować całe ciało oraz monitorować naszą aktywność fizyczną, zachowując tym samym minimalizm na rękach. No i plus numer 5. Bycie w gronie tak zwanych geeków. Nie zrozumcie mnie źle, sam uważam, że takiego grona się zaliczam, jednak posiadanie smart zegarka w 2016 roku nadal uważane jest jako element mocnego gadżeciarstwa oraz pokazania się wśród innych zwolenników mobilnej technologii. Krótko mówiąc, plus 20 do lansu na gadżeciarskich salonach. Przejdźmy płynnie do minusów. Minus numer 1. Bateria. W XXI wieku, kiedy to codziennością stało się ładowanie smartfona, laptopa bądź tabletu, dołożenie zegarka to już według mnie przegięcie. Minus numer 2. I tutaj głównie mam na myśli zegarki z logiem nadgryzionego jabłka. Ceny są stanowczo za wysokie. Stalowy Apple Watch na stronie Apple zaczyna się od ponad 2700 zł, co jest zbyt dużą kwotą dla przeciętnego Kowalskiego. To jest Apple, oni mogą sobie na to pozwolić i tak się sprzeda. Minus numer 3. Złudna funkcjonalność. Dyktowanie SMS-ów do zegarka wygląda nad wyraz dziwnie i bardziej mi osobiście przypomina lata 80., w których się urodziłem. Mazanie palcem po ekranie też raczej jest stosunkowo dziwne, a o rozmowach przez Apple Watcha w głośnym miejscu możemy zapomnieć. Minus numer 4. To jest tylko moje subiektywne zdanie. Apple Watch nie jest ładnym urządzeniem. Czasami mam wrażenie, że gdyby nie to, że jest to produkt z nadgryzionym jabłkiem, wcale by nie zwrócił swojej uwagi wyglądem oraz nie miałby tylu zwolenników. Dlaczego? Bo według mnie, poza fajnym force touchem oraz wcześniej wspomnianym innowacyjnym sposobem montowania pasków, nie ma w sobie nic specjalnego, nic, co mogłoby wyróżnić go na tle konkurencji. Nie zrozumcie mnie źle. Są brzydsze smart zegarki, na przykład pierwsze Pebble, pierwsze G-Watche od LG, ale są też dużo ładniejsze, na przykład Moto 362 generacji od Lenovo, nowsze LG-ki, Huawei Watch czy Samsungowy Gear S2. No i minus numer 5. To urządzenie nie ma nic, czego nie zrobiłbyś na telefonie oraz dzięki opasce fitness za 200 zł, na przykład Xiaomi Mi Band 2.
Według mnie smart zegarki to tylko jeden wielki skok na kasę. Producenci wyłapali trend, dostrzegli sposób na łatwe zarabianie pieniędzy i brną w to coraz dalej. Jednak brakuje im pomysłu, aby urządzenie to stało się nieodłącznym, obligatoryjnym sprzętem XXI wieku. Apple Watch, nazwijmy go roboczo S, poprzez wprowadzenie GPS, szybszego procesora oraz zwiększenie niezależności od iPhone'a nie zmieni nic. To Apple, sprzeda się i tak. To samo było na początku z iPadami. Potem, o ile nie nastąpi prawdziwa rewolucja, to zaczniemy notować regres sprzedaży nawet zegarków z Cupertino. Co będzie dalej? Najbliższe lata jasno nakreślą nam udział smartwatchy w naszym życiu. W chwili obecnej to tylko fajny gadżet i nic poza tym. Na dzisiaj to wszystko, moi drodzy. Słuchajcie, dostałem jeszcze sporo zapytań od Was, czy będzie recenzja G-Shocka GBA400. Tak, najprawdopodobniej zrobię ją jeszcze w przyszłym tygodniu przed wakacjami. Bólowy raczej nie będę recenzować, to w pełni klasyczny zegarek, więc ja nie ukrywam, nie znam się na tego typu gadżetach, takich jak klasyczne zegarki, więc nie będę grać znawcy. No i chyba to wszystko. A tymczasem mega dziękuję Wam za blisko 9500 subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie. See ya!